Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na Mierzymy. Ostatnio było jakiś miesiąc temu, bo to tak nam średnio wychodzi, jedno w miesiącu. Wiosna pomału się do nas skrada, tak jeszcze trochę nieśmiało, no ale nie oszukujmy się, ona już jest. Więc mam nadzieję, że to moje zamówienie wyszło wiosenne. Nie do końca pamiętam, co zamówiłam, ale mam nadzieję, że wiosenne. Kolorowe, energetyzujące rzeczy, ja już mam taką wiosenną energię, więc mam nadzieję, że to zamówienie jeszcze podkręci mój vibe. Tutaj leży, bo jest ciężkie i duże. Zamówienie z Sinseya, bo dawno nie było Sinseya, bardzo dawno. Wiem, że lubicie, ja też lubię. Mam w szafie sporo rzeczy, które po wielu praniach nadal wyglądają dobrze. No oczywiście cena miodzio, także nie ma co przedłużać. Dużo jest mierzenia, więc lecimy, zapraszam. Kocham się ostatnio w bardzo szerokich spodniach i wyciągam ze swojej szafy i noszę te, które mam. Bardzo szerokie to nie są takie, które mam na sobie. One są już poszerzane, ale to jeszcze nie to. Ale widzę, że też wiele z Was pyta i zwraca uwagę, skąd te bardzo szerokie spodnie. Ja jak widzę kogoś na Instagramie w takich szerokich, to mówię, ja takie upoluję, ja muszę takie mieć, bardzo mi się to podoba. Szwedy, po prostu. Ale w takim jakimś fajnym kroju, kurczę, jak to dobrze wygląda. Więc właśnie mam tutaj aż dwie pary. Zobaczymy, mam nadzieję, że któraś z tych par ze mną zostanie. Pierwsza nazywa się Jeansy Wide Leg High Waist, czyli jakby wszystko się zgadza, bo jest wysoka talia i ma być szeroka nogawka. Mam rozmiar 42, 89, 99, czyli całkiem dobra cena. No i musicie przyznać, że są szerokie. One tak wyglądają bezkształtnie, ale jak się je założy na sobie, na siebie, to no mam nadzieję, że przybiorą super formę i że będę z nich mega zadowolona. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, będąc w gimnazjum, gdzie wszyscy nosili dzwony i szwedy, że jeszcze do tego wrócimy, że ja personalnie do tego wrócę, a jednak mierzymy. No dobra, chwila prawdy jest taka, że są za duże, jej! Wiecie, zabawiasz swój rozmiar, jest trochę za duże, to nie jest powód do płaczu, natomiast no nie, no nie wiem, no są trochę, ale fajne! Chociaż nie wiem, czy to jest do końca to, czego chciałam. Na pewno są za duże, bo tu źle wyglądają, ale gdyby było, jakby ktoś pytał, oparzyłam się, bo tu będę sobie podciągać, więc będą pytania, więc uprzedzam. Opatrunek na oparzenie. To jest mniej więcej to, czego szukam, natomiast chyba nie w 100%, więc nie jestem aż na tyle przekonana, żeby odsyłać i zamawiać mniejszy rozmiar. Ten kolor mi się trochę nie podoba, bo jest taki lekko brudny, nie sądzicie? No i ma tutaj takie leciutkie przetarcia, one nie są akurat tragiczne, bo wiadomo, takie spodnie będą zaburzały sylwetkę, one robią trzy razy większą sylwetkę niż normalnie, ale mi się strasznie podoba. Jak cię strasznie podoba, to po prostu noś. W każdym razie są za duże, ale chyba się nie skuszę na mniejszy rozmiar, po prostu będę jeszcze szukała. Bo to prawie, ale nie do końca to. Przymierzmy może z jakąś przyległą górą, wtedy będzie lepiej ta sylwetka wyglądała. Jeżeli chodzi o przyległą górę, to mam sweter basic. W ogóle nie wiem dlaczego, ani nie popatrzyłam na nazwę, że to jest sweter, ani na materiał. Nie spodziewałam się takiego materiału, natomiast jest całkiem fajny. Kocham ten liliowy kolor i wiem, że wy też go kochacie. I jak mam coś, ten deseń, w tym kolorze na sobie, zawsze jest mnóstwo pytań, więc właśnie. Kurde, to jest opisane jako różowy, natomiast to jest ewidentnie bzowy kolor, tak go nazwijmy. 39,99, to ma być przyległe, to jest w rozmiarze L, no i jest właśnie takie sweterkowe, nie spodziewałam się aż takiego sweterkowatego, sprawdźmy. Kolor jest faktycznie ładny, ale to nie jest jakieś porywające, strasznie się odciska, jest przyjemne. Kurczę, nie wiem, bo teraz nie leży mi z tymi spodniami. Mam wrażenie, że to mi się do końca nie zgadza stylizacyjnie, dlatego te spodnie mi się gryzą. Natomiast ten sweterek też nie jest jakiś rewelacyjny. Jest okej, ma przepiękny kolor, jest bardzo przyjemny, ale nie jest rewelacyjny, sobie muszę się przyznać. Nie na tyle, żeby w mojej szafie został, ale chętnie przymierzę go jeszcze z innymi spodniami, bo też
Takie mam. Na przykład zamówiłam jeansy Mom High Waist, czyli znowu mam tutaj wysoką talię, rozmiar 42, 60 zł i podobały mi się na modelce, na zdjęciu i też było tam na górze napisane bestseller. To jak bestseller, to testuję, spróbuję, dam wam znać, jak on się sprawdza. Zwłaszcza, że ostatnio na wyprzedaży z szafy poszły z mojej szafy fajne takie szare Mom Jeans, bo były już za duże. Także sprawdzamy te. Manfit one się nazywają, w takim szarym kolorze mięsze. Słuchajcie, dowód na to, że rozmiar rozmiarowi nierówny i nie ma się co nimi sugerować, bo te spodnie przed chwilą to były 42 i te też są 42, a ledwo oddycham. Chociaż to z drugiej strony, jak one by się jeszcze trochę rozbiły, nie są to takie mamy. Dla mnie to one wyglądają jak rurki, ewentualnie z lekko tutaj straight, jak to się mówi, czyli puszczona prosta nogawka. Natomiast, no nie jest to, czego oczekiwałam, bo takie bardziej relaxed miały być takie. Takie bardziej mam. Ale kurczę, wyglądają z drugiej strony fajnie, jak już się wcisnęło w nie, to całkiem nieźle, ale ten sweterek wcale tutaj nic nie zyskał. Niestety ostatnio musiałam się też pożegnać z jedną z dwóch ramonesek w mojej szafie, ponieważ już była po prostu zniszczona. Mówiąc, wysłużona, znoszona, odpadały od niej kawałki. XL, kremowa, 90 zł, 89,99, kurtka ramoneska z paskiem, w jasnym kolorze. Stwierdziłam, że jasny kolor to jest ciekawa propozycja na wiosnę. To jest oczywiście jakaś ekoskórka, zwłaszcza patrząc na cenę. Miałam coś podobnego w niebieskim kolorze, też z takim paskiem, ale też już się lata temu pozbyłam tego. No ale zobaczmy, jak się to prezentuje. Wziąłam sobie XL-kę, żeby mieć na coś, czyli na przykład na jakąś bluzę, albo jakiś sweter, albo coś w tym stylu. Nie wiem. Fajnie, tylko chyba coś znowu, ta stylizacja nie do końca mi gra. I nie wiem, czy ten pasek nie jest przedłużony, bo kto to tak będzie nosił? Zapinać pasek to bez sensu, a nosić z takim dędającym to też trochę bez sensu. W sensie spoko wygląda, chyba fajna odmiana, jeżeli chodzi o właśnie taki wiosenny vibe, żeby te ramoneski nie wiecznie czarne, ale kurczę, to chyba nie jest to, czego szukam. Chyba potrzebuję czegoś bardziej klasycznego, po co będę mogła zawsze sięgnąć. Zwłaszcza patrząc, ile mam kurtek w swojej szafie. A w kartonie też są jeszcze kurtki, więc nie wiadomo, co tu się wydarzy. No nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie o tej ramonesce. Czy właśnie to jest fajna odmiana, czy nie? Czy lepiej pójść w klasykę? Fajna, ale nie jestem do końca pewna, czy super. No dobra, to teraz zaszalejmy z wiosną na całego. Sukienka maxi ze wzorem, rozmiar L, wielobarwny, 99,99. Czyli chyba jedna z najdroższych rzeczy w zamówieniu. Jest całkiem przyjemna. Wydaje mi się, że to będzie raczej bawełna niż poliester. 100% bawełna. Jeżeli chodzi o sukienki letnie, to jest dla mnie bardzo ważne, z czego są zrobione. No bo w poliestrze nie czujemy się dobrze, zwłaszcza w lecie. O ile ten sweter jeszcze nas upoci, ale zagrzeje, to sukienka to jest drama poliestrowa. Wydaje mi się, że jest dość duża, ale zobaczmy, przymierzmy. No nie. Kolorystyka jest przepiękna, absolutnie powalająca. O! Ma jeszcze kieszenie, co nie zdarza się dość często. 100% bawełna, kieszenie, piękna, zwiewna, maxi, w takim no, cudownym kolorze. Fajny rękaw, bo też taki troszeczkę dłuższy. No ja będę rozważać rozmiar mniejszy albo nawet dwa rozmiary mniejsze, bo zobaczcie, to jest L-ka, a tu jest dużo, dużo miejsca. Fajnie by było, jakby to było jednak bardziej dopasowane, a tutaj oczywiście puszczone, nie mam nic przeciwko temu puszczonemu dołowi, bardzo mi się to podoba. Natomiast no tutaj, zwłaszcza w talii, może być też puszczone, ale chyba nie aż tak. O, gdyby to było tak, to byśmy się tutaj bardzo polubili. A w tym wypadku, no średnio. Z tyłu ma takie guziki, też wygląda fajnie, ale to jest za duże, więc jeżeli ktoś się zakocha, to nawet dwa rozmiary mniejsze rozważałabym. Czyli jak nosicie L, to S-kę spróbować. No to teraz zaszalejmy. Ten komplet już mi się gdzieś kiedyś przewijał, czy na Instagramie, czy na YouTubie.
Ktoś już go mierzył, ale nie dam sobie ręki obciąć, oto kto. Marynarka oversize, rozmiar L, zielony, 70 zł. I do tego spódnica mini z rozcięciem XL, 60 zł. Czy wy wiecie, że w mojej szafie są już chyba 3 spódnice? Myślę, że rozszalałam się głównie przez to mierzymy. Spódnice chyba wszystkie 3 są z lumpa, natomiast są i sięgam po nie, więc stwierdziłam, że dobra, YOLO, próbujemy z tą spódnicą. Jestem bardzo ciekawa, jak będę wyglądała właśnie w takim zestawie. Chyba powinna mieć do tego jakąś koszulkę, a nie tak na gołe ciało. No powiem wam, że nie spodziewałam się, że aż tak mi się ten zestaw spodoba. Chociaż nie wiem, czy mi się podoba kurtka bardziej, czy cały zestaw, bo ta spódnica jest taka mech. Nie wiem też, czy nosiłabym to razem, natomiast kurtka jest bardzo ciekawa. Bardzo ładnie leży. Czy jestem obiektywna, czy nie? Bo to kurtka, wiecie co ja mam z kurtkami. Spódnica to jest taka, że o, znowu mogłaby być o rozmiar mniejsza. No i gdzieś tutaj jakoś talię podkreślać. Natomiast tego nie robi, a kurtka jest fajna. Fajnie to wygląda razem, ale ta spódnica no niekoniecznie jest powalająca. Dlatego zobaczmy tę kurtkę z innymi spodniami. Jeszcze mam inne kurtki. To od razu je przymierzymy. Spodnie też mają bardzo szeroką nogawkę, tak jak widać, no bo po prostu takich szukam. Także mam nadzieję, że jak szukam, to znajdę. Zwłaszcza, że te jeansowe raczej ze mną nie zostaną. A to są jeansy wide leg high waist. I nie wiem, czy to nie są w ogóle te same. Nie, bo te kosztowały 65,99, także jest różnica w cenie. Te chyba były z wyprzedaży, wiecie? Coś mi się tak wydaje, coś mi świta. No nic, mierzymy, zobaczymy, może będą lepsze troszeczkę niż te jeansy. Mam wrażenie, że to są bardziej dzwonowate niż szpadowate, bo trochę mi tutaj na udach przylegają, ale z kolei z drugiej strony bardzo fajnie tutaj leżą. Ładnie to trzyma brzuch, fajnie wygląda na talii i fajnie wyglądają te kieszenie, natomiast są strasznie długie. Ja mam 1,70 m prawie, bez centymetra, no i tu jest koniecznie do podwinięcia, bo tu jest dużo, dużo za długie, ale fajnie spodnie wyglądają. No i fajnie wygląda też ta kurtka. Tutaj bym się skłaniała przy tym, żeby jednak ją sobie zostawić. Przemawia do mnie teraz to. Odkąd weszłam na Sinsaya, widzę to wszędzie, mi się wyświetla po bokach, wiecie, reklama. I tak dzisiaj sobie zastanawiałam się, czy ja to zamówiłam, czy nie zamówiłam, bo jak nie zamówiłam, to będę wściekła. Ponieważ ten kolor jest obłędny, co za fuksja. Tylko kurtka jest dość gruba. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak gruba. Rozmiar 40, nie wiem, nie, L. Po prostu L. Kurtka bomberka różowy 120 zł. Czyli najdroższa rzecz dzisiaj, ale tak jak mówię, ona jest taka bardziej kurtkowa. Super jest. No super jest, ale też nie wiem, czy nie jestem nieobiektywna przez kolor, bo strasznie mi się ten kolor podoba. A krój jest taki, no właśnie, taki krój. Taki krój. Dajcie znać, co zrobić. Czy oddać, czy zostawić. Ciepłe to. Poliestrowe, ciepłe. No fajne kolorystycznie. Zapięte takie średnie. No nie wiem. No nie wiem. Nie jestem obiektywna, przyznaję się. O, dlatego jest to mierzymy i wy musicie mi pomóc. Dobra, jest też kurtka ramoneska od po prostu XL złota. Jakbyście nie widzieli. 80 zł kosztowała ta złota ramoneska. Pewnie chodzi o kwestię dodatków. No to zobaczmy. Też właśnie XL-ka, bo żeby coś weszło pod spód. Natomiast jest bardzo cienka. Tamta biała była taka bardziej mięsista, ale talerzy fajnie. Dużo lepiej niż ta biała, mam wrażenie. Albo bez wrażenia, po prostu widzę, że dużo lepiej. No nie wiem, dajcie mi znać, czy wy macie jakieś ramoneski. Ja nie chodzę w ramonesce aż tak często. Więc z kolei, wiecie, wydawać 400 zł na coś super, po co sięgam sporadycznie w zasadzie, no to nie wiem, wydaje mi się, że takie coś całkiem by mi wystarczyło. Dziś, kiedy nagrywam ten film, czyli wczoraj, jest 17 marca, czyli Dzień Świętego Patryka. W związku z tym, trochę tematycznie, bluza oversize z napisem, nie mogłam się oprzeć, 70 zł, rozmiar L, bluza z napisem Dublin. No ogromny sentyment. No, no właśnie. Ciekawe, że... Ciekawe, bardzo ciekawe.
Ale to taka raczej bluza do spania, nic powalającego. Myślę, że bym chciała w sumie bluzę z napisem Dublin, to powinnam iść ją kupić w irlandzkim sklepie, jakimś takim z fanutkami. Powinna być mięsista i zielona, a ta jest jakaś taka byle jaka, wygląda jak piżama. Ale jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją przymierzyć. Jeszcze właśnie tak się składa, że dziś jest święto narodowe w Irlandii, także tematycznie pozdrawiam wszystkie dziewczyny właśnie i chłopaków stamtąd, a bluza, no zwrot. Strasznie duże to zamówienie, mam wrażenie, że się nie kończy. Wyciągam i wyciągam i wyciągam. Mam na sobie coś takiego, sweterkowatego. Fajne ma tutaj szerokie ramionczka i to jest ładne, tylko coś tu się robi pod pachą, widzicie? O, takie coś się robi, nie wiem, może to na większy biust troszeczkę. To nie było drogie, już wam mówię, co to jest, jaki ma rozmiar i ile kosztowało. Top na ramionczkach, rozmiar L, 40 zł. No i fajnie, że to jest takie mięsiste, grube, sweterkowe. Natomiast wkurza mnie to. Strasznie mnie to wkurza. Gdyby tego nie było, to bym sobie raczej to zostawiła, bo to jest po prostu fajny biały top, który fajnie też leży na przykład do takich szerokich jeansów, ale coś mnie tu drażni. Jest też coś troszkę bardziej eleganckiego, chociaż w sumie i spódnice, i zosta. Nie, to taki pół jest ten haul, pół elegancki. Ładne to jest, tylko dlaczego to tak spada? W sensie tu powinny być jakieś gumki hamujące, niby coś jest wszyte, ale to w ogóle nie chce się trzymać. Ej, no zobaczcie, spada i się wywija w ogóle na drugą stronę. To nie ma, gdzie jest z tego sens? O co chodzi? Kurczę, średnia akcja, jak taka ładna rzecz, takie rzeczy robi. Bluzka z bufia z tymi rękawami, L, 50 zł. Tutaj po prostu działa na nią grawitacja, ona powinna mieć tutaj wszytą gumę hamującą, a tu niby coś jest, ale nie na do końca takiej zasadzie. Także my nie wiem, musiałabym sobie to oplatać o stanik, co kompletnie nie ma sensu. Ach, szkoda. No to ostatnia rzecz i tutaj zaszalałam, absolutnie. Spodobały mi się te spodnie z imitacji skóry. Kiedyś już mierzyłam coś podobnego z Sinseya, ale tak się na maksa w to wcisnęłam. Więc wzięłam inne, większe spodnie eleganckie XL kremowe, 90 zł i marynarkę dwurzędową. Ta marynarka to był impuls, bo zobaczyłam po prostu, że ona jest zestawem do tych spodni. I kosztowała 119 zł, czyli tyle, ile ta bumberka. No to zobaczmy, jak to się prezentuje. Jestem bardzo ciekawa tego zestawu, ale tak jak mówię, marynarka była impulsem. Spodnie są za duże, ale jakby były mniejsze, to też nie byłabym chyba do końca do nich przekonana. Ten zestaw jest ciekawy. No musicie przyznać, że to jest chyba jedna z ciekawszych rzeczy tutaj. Chociaż ogólnie mam wrażenie, że to zamówienie było dość ciekawe. Czegoś takiego, kto ma coś takiego w szafie, ręka do góry? Garnitur białej ekoskórze. To jest unikat, naprawdę. To znaczy jest was tak dużo tutaj, że na pewno ktoś się znajdzie, kto takie coś ma. I to wygląda, kurde, fajnie. Poszłam w tym na jakąś uroczystość. Ale tu się będziecie super pocić. To będzie taki worek foliowy, łatwo prosto. Wygląda naprawdę czadowo, tak modowo. Mam wrażenie, że o, na Fashion Week, na wieczorny pokaz. No nie, no bo nie pójdziecie w Sinseju takim. Ale wiecie, kurde, wiecie o co chodzi, czy nie wiecie o co chodzi? To jest ciekawe, ale chyba nie tak, żeby to sobie zostawić. Kurde, ta bluzka mi się podoba, tylko tu mi odstaje. No nie wiem, no bardzo mnie to zaintrygowało, zainteresowało i cieszę się, że to przymierzyłam, ale raczej ze mną to nie zostanie. No właśnie dzisiaj mam taki kłopot, że większość rzeczy jest taka mech. Coś tu się czepiam, tam się czepiam. Generalnie mam wrażenie, że te czarne spodnie, w których dość długo byłam i ta kurtka w pepitkę, to są takie top. Jeszcze te boyfriendy ewentualnie przemyślę. A tak to dajcie mi znać, co tak na maksa was urzekło. Ewentualnie co zamówić najwyżej w mniejszym rozmiarze. Ta ramoneska, no nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, no wszystko tu jest do zastanowienia, do przedyskutowania z wami, do obejrzenia na filmie, a ja już po prostu zaczynam się topić w tym, więc nie, to nie jest do końca dobry wybór. Okej, no liczę się bardzo na waszą pomoc, bo wszystko takie, no takie mieszane uczucia. Także koniecznie dajcie mi znać, co wy sądzicie, co oddać, co zostawić. Dziękuję wam bardzo za pomoc. W przyszłym miesiącu już mierzymy, będzie chyba takie sukienkowe. Przyjrzymy się bliżej sukienkom na różne okazje. Te komunijne i tak dalej, ślubne. I tyle. I to będzie wszystko, zmierzymy aż do czerwca prawdopodobnie.
No, także dajcie znać, skąd zamówić sukienki. O, a ja póki co dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.